chciałem symbolicznie, ale i konkretnie przekazać panu wójtowi tę decyzję. Aglomeracja Wałbrzyska przyznaje kolejne środki pieniężne w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych RPO WD 2014-2020. Tym razem środki te zostaną przeznaczone na budowę publicznego przedszkola w Marcinowicach. Przyjechałem dzisiaj po to, żeby razem z panem wójtem, autorem tego wniosku, przekazać informację, że gmina Marcinowice w wyniku postępowania konkursowego w poddziałaniu RPO 714 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną w ramach ZIT-u aglomeracji wałbrzyskiej na projekt budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT aglomeracji wałbrzyskiej uzyskała najwyższą ocenę i w tym postępowaniu konkursowym uzyskała wartość dofinansowania 1 650 000 zł. Na realizację tego zadania wyasygnowano ogromne pieniądze. Jednak dla aglomeracji wałbrzyskiej inwestowanie w szkoły i edukację jest priorytetowe. Przedszkole powstanie w bliskiej okolicy Urzędu Gminy w Marcinowicach. Będzie to miejsce przede wszystkim dla dzieci, ale także dla nowo zatrudnionych pracowników. Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu obiekt i jeżeli chodzi o ilość dzieci, która jest aktualnie w wieku przedszkolnym, uczęszczających do punktów przedszkolnych, dzieci, które są w innych przedszkolach, jak najbardziej wskazuje na to, że to przedszkole jest niezbędne. Tutaj 77 dzieci uczęszcza do punktów przedszkolnych w naszych trzech szkołach, w dwóch publicznych i jednej niepublicznej. I poza tym liczba 46 dzieci jest w przedszkolach na terenie innych gmin. Podczas specjalnej konferencji poświęconej temu projektowi prezydent Szełemej chwalił poziom napisanego przez wójta Gołębiowskiego wniosku. Padły również obietnice mówiące o zwiększeniu udzielonych środków. Nie podano jednak jeszcze szczegółów.